Dodam jeszcze jedno uzupełnienie do materiału, który przed chwilą nagrałem. To znaczy mówiliśmy o tym, że można automatycznie rozwrapowywać małpę, zaznaczając odpowiednie krawędzie. I w celu szybkiego ustawienia czegoś takiego jak szef, zdefiniowałem sobie skrót klawiaturowy, który nazywa się Alt-T. Zapomniałem dodać, że można zrobić również bez tej operacji zamarkowanie szwu. Wystarczy nacisnąć, czy też zaznaczyć krawędź z kontrolem. Jeżeli, może teraz trochę to źle zrobiłem, jeżeli kliknę z klawiszem Ctrl prawym przyciskiem, to w tym momencie od razu markuję w odpowiedni sposób zszycie. Co jest w zasadzie jedną z najlepszych opcji, ponieważ natychmiast, gdybym miał tutaj teksturę, wszystko bym widział na żywo rozwrapowane. Dodam tą teksturę. Wyświetla ją na obiekcie małpki. I teraz pracując z rozcinaniem, będę widział w zasadzie w czasie rzeczywistym, jak rozkłada się moja tekstura. Wystarczy tylko kliknąć z klawiszem Ctrl i to załatwia sprawę. Od razu widać, że jest to bardzo sprytny, wygodny tryb pracy. Moim zdaniem rewelacja. Polecam we własnej pracy. No i wszystkiego dobrego. Dzięki za uwagę.